Wielkie Święto Fryzjerstwa w Katowicach właśnie się rozpoczęło. To już 17. edycja targów fryzjerskich Hair Fair w Katowicach. Przed nami mnóstwo atrakcji. Zapraszamy na materiał. Trzyma się długo taki makijaż na usta? Do 4-5 godzin. Ale trzeba chyba... I jest to na kleju wodnym, dlatego musi on dobrze wyschnąć, zanim zacznie się po prostu coś pić. Ale trzeba uważać, prawda, w trakcie noszenia tego na ustach? Tak, tak, trzeba uważać, jednak no, dlatego, że to jest klej wodny, no to po prostu pod wpływem jedzenia i picia on delikatnie gdzieś tam nam będzie schodził, ale też nie ma problemu, żeby uzupełnić. Dużo też jakby dla Pani tutaj nowości, było jakiś nowinek? To znaczy, staram się na bieżąco być, że tak powiem, na każdym szkoleniu, jakie moje firmy oferują, więc no powiedzmy, że dużo nowości jak dużo, ale fajne na pewno. Metale, wiadomo, metale teraz królują, pastelowe, jakieś róże konkretniejsze, też bardziej w stronę metali. Także wszystkie jakieś takie kolorowe inspiracje, których nie ma na co dzień, tutaj oczywiście można zobaczyć, także ja jestem usatysfakcjonowana. Czy jest Pani stałą wywalczynią targów co roku? Co roku, tak. I jak Pani się podoba w tym roku? Czy jest coś wyjątkowego? Jest coś wyjątkowego, zawsze tu jest po prostu wyjątkowo. Tu jest ten klimat, ten czar, na który naprawdę można liczyć i czekamy cały rok. A kibicujesz tutaj komuś? Tak, kibicuję mojemu koledze, który kibicował mi. Startuje on i razem startuje ze swoją dziewczyną. Także za oboje trzymam kciuki. Jakieś jeszcze plany na targi? Jakieś zakupy może? I już się obkupiłem w nożyczki i w brzytwę, także teraz jadę korzystać ze staży tak naprawdę, które wygrałem. Powiedz, skąd inspiracja na taki, a nie inny wygląd modela? Tematem była moda ulicy. Więc ja w mojej wyobraźni sobie wykreowałam taką postać, co ja bym chciała stworzyć, no i coś takiego wyszło. Czy to twój pierwszy konkurs? Nie, to jest mój już trzeci z kolei. Dwa razy miejsce na podium drugie i teraz po podliczeniach chyba jest pierwszy. Czy jak Wam się podobają w tym roku pokazy? O bosko, bosko, fantastycznie. Piękna zabawa, fajna impreza i jest naprawdę rewelacyjnie, jak zawsze. Czy coś szczególnego Wam się podobało w tym roku? Bardzo mi się podobał konkurs o 11. No myślę, że uczestnicy spisali się rewelacyjne, kapitalne, fryzury boskie, zabawa rewelacyjna. Cześć, jak podobają Wam się w tym roku pokazy? Bardzo fajnie, jest ciekawe, coś nowego. Uczymy się fryzjerstwa, więc dla nas coś wspaniałego jest takie przeżycie. Czyli wolicie coś takiego bardziej orientalnego, powiedzmy, coś bardziej ekstremalnego, czy wy się też uczycie na takie właśnie fryzjerki? Tak, coś takiego chcę się nauczyć. Coś innego, żeby nie takie wyklepane, tylko całkiem coś innego. Tegoroczna przygoda z targami niestety dobiegła już końca, ale zapraszamy już w przyszłym roku w nieco zmienionym terminie, bo 1-2 września. Do zobaczenia.